Partnerem kanału jest firma TME, globalny dystrybutor komponentów elektronicznych. Dzień dobry. W końcu czas na aparat z Polski. Ale zamiast dumy będzie jak pęcie. No cóż, w aparatach Polska nie przodowała. Ale po kolei. Ktokolwiek pierwszy ogłosił Kraków Krakowem, osiedlając się w tych okolicach, wiedział, co robi. Niedaleko stąd w góry mniejsze i większe, jak również w te najwyższe. Ale gdy czasu mało, w kilka minut można dojechać w dwa miejsca, znajdujące się jeszcze w granicach samego miasta, a tak bardzo niemiejskie. Jednym z nich jest Las Wolski, który już nieraz pojawiał się na moich zdjęciach. Drugim, nieco mniejszy powierzchnią, Tyniec. Znany z opactwa, dla mnie jednak stanowi inną atrakcję. Rozlewiska Wisły tworzą tutaj cudowne zakątki do chwytania barw, zwłaszcza wiosną i jesienią. Łąki i pokryte lasem wzgórza dostarczają widoków o każdej porze roku na swój sposób jedynych, bo drugiego takiego miejsca w Krakowie, przestrzennego i różnorodnego, nie znajdziemy. Historia polskiej fotografii powojennej jest krótka. Start, Feniks i Alfa z tych ambitniejszych oraz Druh, nic nie mająca średnioformatowa skrzynka, będąca aparatem najbardziej prostym z możliwych. Oryginalny Druh wystąpi za jakiś czas, natomiast dziś zapraszam na Druha w nowych szatach, czyli AMI. O ile z zewnątrz aparaty te różnią się diametralnie, idea jest taka sama. Najprościej jak się da, byle tylko dało się zrobić w dobrą pogodę jakieś zdjęcia o niewielkim potencjale powiększeń. Zacznijmy górnolotnie. Druh reprezentował mocno już spóźnione Art Deco w nieco socjalistycznym uproszczeniu. AMI ewoluował do ciekawej bryły w stylu op art, lądując już w epoce sobie współczesnej. Ale to z daleka. Z bliska czar pryskał. Tolerancja detali była spora, ale i takie było zamierzenie. Linia tych aparatów była tania i przeznaczona dla ludzi młodych, nie mających za dużo pieniędzy ani ochoty do skupienia się na czynnościach takich jak pomiar światła czy dobór parametrów ekspozycji. Innymi słowy, to maksymalnie uproszczone małpki, w części odmian pozbawione zupełnie wszystkiego, z wyjątkiem spustu i gałki przewijania filmu. A jeśli chodzi o odmiany, o ile druhy różniły się najwyżej blaszaną maskownicą na obiektywie, wśród AMI panowała kakofonia barw, choć mających wspólny, przygaszony mianownik. Formalnie istniały trzy aparaty tej serii. AMI udający aparat, czyli z czymś, co przypominało klasyczny obiektyw, AMI drugi, w którym można było mówić już o aparacie nieudawanym, a więc z trzema czasami migawki i dwoma pozycjami odległości, w którym także sam obiektyw był zbudowany z dwóch soczewek w układzie achromatu, i AMI 66, uproszczony z powrotem, ale przeprojektowany w udaną, choć nieco dziecinną bryłę. Udaną na tyle, że dla samego wyglądu warto mieć ten aparat, a broniłby się on i dzisiaj jako jakaś instant kamera światowego producenta. I niestety tylko dla wyglądu. Posiadam skrajne modele, a więc wyposażone skromnie, w jednosoczewkowe obiektywy dające ostrość jedynie na niewielkim obszarze w środku kadru. O pozostałych wadach optycznych nie ma sensu wspominać, więc powiedzmy, że ten typ tak ma, a nawet postawmy tezę, że obecnie jest to zaleta. Tak prosty obiektyw wymaga mocnego przysłonięcia już na wstępie, zatem mamy tutaj blaszaną, stałą przysłonę o f równym 8 oraz dodatkową dwie działki ciemniejszą, którą przesuwa się dźwignią w oś optyczną. Migawka składa się z dwóch blach wyprzedzających się podczas skoku
o teoretycznie 1/50 sekundy. Wydawać by się mogło, że coś tak prostego trudno zepsuć. Niestety zaufałem polskiej myśli technicznej, niszcząc cały film, z czego zrobię zaletę, ale o tym później. Okazało się, że czas w dużych granicach regulują kształty tych krzywizn. Lekkie wygięcie blach względem siebie da albo czasy rzędu dziesiątych części sekundy, albo zależne tylko od mocy sprężyny, redukując je do części setnych. W pierwszym przypadku dostaniemy zdjęcia poruszone, w drugim zdecydowanie niedoświetlone i tutaj tak się stało. Morał z tego, mając mechanizmy o takiej precyzji, trzeba wszystko zawsze sprawdzać. Kończąc ten temat, przy czasie B pojawia się blokada, która nie dopuszcza do zamknięcia toru światła, dopóki spust jest wciśnięty. Lunetkowy wizjer tworzy taki twór z dwoma plastikowymi soczewkami. Nie zobaczymy tam nic poza obrazem niezbyt precyzyjnie określonym co do zajętości kadru. Brak ramek utrudnia także łapanie poziomu. Wcześniejsze wersje posiadały dodatkową wkładkę tłumiącą odblaski wewnątrz komory filmu. W późniejszych zrezygnowano z tego elementu. Sam film natomiast jest opasany na wycinku walca, co w pewnym stopniu niwelowało nieostrości z boku zdjęcia. Dlatego istotne jest, by mimo kwadratowego formatu trzymać aparat podstawą do dołu. I jeszcze słówko o Ami piesku. Nie trzymano się tutaj sztywnego wzoru, a dobierano barwy do kolorów samego aparatu, co było pomysłem ciekawym. Wzór pieska, jak i projekt bryły, zwłaszcza ostatniego modelu, jest bardzo ciekawy. Wiele się tutaj nie narobimy. Po przesunięciu metalowych blokad w dół zdejmujemy tylną ściankę i przekładamy szpulkę z komory prawej w lewą. W prawą komorę należy włożyć film typu 120, wyciągnąć papier i wsunąć go do szczeliny w lewej szpuli. Po zamknięciu komory przez okienko obserwujemy uważnie nadruki, obracając gałką szpulę odbiorczą. Po ujrzeniu trzech kropek pojawi się jedynka i należy przewijanie zatrzymać. Aparat jest gotowy do pracy. Za każdym razem będzie trzeba kontrolować numer zdjęcia w okienku, pamiętając, że nie można się tutaj cofnąć. Teraz już trzeba tylko wybrać przysłonę. Dla pogody kiepskiej albo światło słonecznego. Tak naprawdę światło słoneczne to przysłona równa 16 i ona gwarantuje dużo lepszą jakość zdjęć. W zależności od modelu zmienia się kształt spustu. Nie naciągamy tutaj migawki, spust robi to automatycznie. Po ostatnim 12 zdjęciu należy zwinąć film do końca i dopiero wtedy będzie można go bezpiecznie wyciągnąć z aparatu. No cóż, obiektyw to tylko jedna prosta soczewka, bez jakichkolwiek powłok i właściwie tyle można o nim powiedzieć. Nadaje się do robienia stykówek, ale też często tak pracowano. Powiększalnik w latach 60. był poważnym wydatkiem dla młodego człowieka, a kopioramka to tylko szybka i deseczka. Zatem wiele zdjęć w ogóle nie powiększano, zadowalając się rozmiarem kwadratu o boku 5,5 cm, a do takich celów ta lubka wystarczyła. Lekka krytyka należy się przysłonie. Można było tutaj stworzyć idealne kółko, jednak wycięcie nie jest zbyt precyzyjne. Biorąc pod uwagę całość, wybaczamy. No i niestety, jak wspomniałem, zostałem ukarany swoją ufnością. Używając filmu nieco przeterminowanego, ale o powiększonej względem zakładanej przez producenta czułości, założyłem, że ubytek tejże na wskutek przeterminowania skompensuje mi się. I tak byłoby, gdyby nie szalona migawka z czasem, przypuszczam, blisko 10-krotnie szybszym. To też tam, gdzie świeciło słońce, pojawiło się spore ziarno, ale już w cieniach widzimy kompletne ciemności. Innymi słowy, cały materiał należałoby wyrzucić albo przekuć błąd w artystyczne realizacje wizji autora. Oczywiście żartuję, artyzm nie polega na psuciu materiału, choć często tak się robi, licząc na efekt nieosiągalny w technice cyfrowej.
Nie można jednak mówić o sztuce, gdy jej twórcą nie jest człowiek, a sprężyna. Co ciekawe, na niektórych zdjęciach widać zmienną szybkość mechanizmu w różnych częściach kadru. Część jest niedoświetlona, część zaś prześwietlona. Gdyby niewidoczna już struktura emulsji, można by się pokusić o stworzenie efektu nocy w dzień, a przynajmniej zmierzchu. Zdjęcia były robione w samo południe, ze względu na ograniczenia aparatu i chęć pracy przy mocniejszej przysłonie. O panowaniu nad planami nie ma co myśleć. To fix focus, ustawiony na 4 metry, więc wszystko poniżej 2 metrów będzie nieostre. A właściwie wszystko będzie nieostre. A jak sobie aparat radzi z architekturą? Kwadratowy kadr plus opasanie na walcu w miarę dobrze kompensują zniekształcenia. W małoobrazkowych kompaktach bywa z tym gorzej. Ogniskowa 75 mm dla tego kadru jest bardzo przyjemna i naturalna. Nie daje przerysowań, choć wymaga nieraz odpowiedniego odejścia. Trudno powiedzieć, ile z tego, co na zdjęciu, pojawia się w wizjerze. I znowu ból cieni, czyli zero szczegółów. No niestety, o ile materiały klasyczne można mocno prześwietlać, licząc się najwyżej z coraz gorszą szczegółowością i ziarnistością, w drugą stronę metoda nie działa i po prostu pojawia się ciemność. Na koniec zdjęcie może nie interesujące kadrem, ale ratujące honor. Postanowiłem naświetlić jeden kadr ręcznie, używając czasu B. Naświetlanie 10-sekundowe w końcu dało obraz całości optyki. Mimo że jest mocno przysłonięta i jest to format średni, ilość szczegółów nie przekracza tego, co dostawaliśmy lata później z najtańszych, nic nie mających chińskich małpek. Cóż rzec, trochę smutno, że największa polska produkcja, Druh i AMI, to taka nędza. I to pod względem parametrów, jak i precyzji konstrukcyjnej, bo problemy z migawkami są powszechne. Zresztą zdawano sobie z tego sprawę i po kilku latach miejsce AMI zajęły radzieckie smieny, także niewyszukane, jednak dające dużo lepsze kadry mimo małego obrazka. Honor ratuje tutaj tylko ciekawa bryła ostatniego modelu i jako element do położenia na półce nadaje się znakomicie. Można go także powiesić na szyi, udając się na jakiś wernisaż znanego artysty. Choć nie ma sensu wsadzać do środka filmu. Wrażenie zrobi, a przecież o to chodzi.